Dzień dobry Państwu. 28 września, sobota. Gdzieś 9 godzina jest. 9 i 14 stopni na plusie. Zaczynamy dzień kaniami. To dobrze, bo coś na patelnię się przyda. Tu jest jedna ładna. Tu jest druga i pójdziemy po prawdziwki. Tu jest druga kania i pójdziemy dalej. Czasem wietrzyk mniej szumi, ale bardzo, bardzo drzewa gra. To jest rodzina koźlarzy. Są trzy. I jeszcze jedna praca. I jeszcze jeden. Biało. Dobrze. Pierwszy prawdziwek. Taki mały. Ten jest drugi. Większy. Sporo większy. Tu jest trzeci. I jest czwarty. Trzeci, a tu rośnie czwarty. A ten jest czwarty. O, dobra. Niestety wieje dziś mocno. Będę starał się głośniej mówić, chociaż... Dobrze. Szukamy dalej. Niestety prawie wszystkie były w czerwiach. Tylko jeden był czysty prawdziweczek. Te małe są prawdopodobnie bezpieczne. A tu takie coś jest. Taka trójka. Pięknie. Do nich. Cztery. Fantastycznie. Tu już jest las. Tu są świerki. Wrzosy. I prawdziwki też są inne. To już nie są takie borowiki jak tamte. Mam nadzieję, że będzie mniej czerwin, może nie będzie w ogóle. Muszę bardzo ostrożnie chodzić, żeby niczego nie rozdeptać. A może tego pierwszego? A tu jest czwarty. To taka kępka wrzosów. Pewnie pełno grzybni jest. Cztery prawdziweczki. Tam jeszcze na mnie kilka czeka. O, piątego widzę stąd już. Dobrze. To takie rzeczy zdarzają się raz na kilka lat. Trzy, cztery. Mamy pięć. Dobrze. Wiaderka. Obok jest kolejna kępa wrzosów. Prawdziwek. Tu wrócę za chwileczkę. Bo jeden się zapuścił. Stronę stepu i ślimaki tutaj próbowały go zjeść. Tak, tak, tak. A tego nie widać, prawda? A jest. Tu jest ich jeszcze dużo. I troszeczkę się łamie w sobie, ale ja je zostawię. Jutro jest niedziela.
Tam we wrzosach się chowa jeden. Mruszek. I tu się chowa jeszcze jeden. Tu się chowa. Ale już je zostawię i wrócę jutro. Żeby znalazłem dużo. Tak, te były czyste. Te były bez czerwi. A ja się tylko tam podróżuję. Tu jest ich więcej. Trafiłem na złoto. Koncentruję się na grzybie, a powinienem bardziej obserwować to. Tu się aż gotuje. Po prostu myślę, że jutro będzie ich jeszcze więcej. Nadchodzi ochłodzenie. Dziś w nocy mieliśmy 12, ale ma być do 5 spadek temperatury nawet. Może nie wszystkie będę filmował, ale chętnie sam potem zobaczę. Zimą, późną jesienią, co się w lesie działo. No to są piękne rzeczy. Przemijające. Zostają tylko wspomnienia. A, bo film. O, tym bardziej, że to są piękne, piękne prawdziwki. A tu jest coś, czego nie widziałem. Dopiero teraz, pochylając się. Proszę bardzo. Strzęci. Te maleństwa też zabiorę jednak, bo do jutra nic z nich nie będzie. W tych prawdziwkach po prostu szaleją robale. 3 lub 4, tylko czapeczki były dobre i to wszystko. Ale to są jeszcze takie, które ominąłem. Jeszcze takie, które ominąłem. No. Takie przewobranie chyba już się nie powtórzy. A, i tu trzon jest miękki. Na pewno czerwie są w środku. Dobrze. Tu chyba mamy koniec. Piękne miejsce. Mech. Świerki. Super. I tu jest jeszcze jedno co do. Maluszka zabieramy. Nawet 2 maluszki. Straszne. Ale ten jest większy, prawda? Och. I albinosik jeszcze obok niego. Ale już mam miękki tronek. Ładny, prawda? Może będzie wszystko w porządku. Czy tu są borowiki? Puk, puk. Dobrze. Uhuhu. Z tego nie będzie nic. Jest cały mięciutki. Ten może. Ale to maleństwo. Trzon ma twardy. Powinno być wszystko w porządku. Ten też. I to będzie znów ich pewnie pełno. Jak na razie najmniejsze, prawda? Tu coś widziałem. No. Prawo.
Chyba nie wszystkie będę filmował grzyby, bo to trochę się robi nudne. Ale ten prawdziwek to jest ewenement takiego, czegoś jeszcze nie widziałem. Z trzonu odbija drugi i czapeczka. Coś takiego. Jestem w lasku, w którym w zeszłym roku rozbiłem bank. Tu znalazłem 70 ponad borowików na jednym wypadzie. W tym roku to się chyba nie powtórzy, ale mam dwa ładne prawdziwki. Pięknie. Jest jeden. I jest drugi, jest okumarek. To jest bardzo gęsto. Tu nie każdy zagląda, nie każdemu się chce. O! Jeszcze maleństwo jest. Maleństwo zostawię. Jest muchomorek i drugi borowik. Czyli jest nadzieja, że coś tu jeszcze wyskoczy. Ale ślimak do niego już zasuwa. No, tę grzybkę muszę zabrać. Albo coś tam. Dobra, został. Szukamy, może coś jeszcze. Taka trawa wyższa. W takich miejscach trzeba na kleszcze uważać. Ten prawdziwek urósł dokładnie w miejscu, gdzie przed tygodniem znalazłem borowika. Taki wyjęty, wykręcony. Pozwala na to, żeby za kilka dni pojawił się kolejny. Tu mam ich cztery. Cztery lub pięć. Bo jeden jest malutki. I jeszcze nie wiem. Ale to są inne grzyby. Aha. Co chwila są inne. Albo jakieś beczki leśne. Tu jest mech i trawa. Mech i trawa. O, tu jest ten maluch. Ciągnę go, bo konkurencja jest bardzo silna. Czerwie. Czerwie i ślimaki. Wow. Borowika chyba już widać. Ten trawę wcześniej odsunąłem, bo to już wcześniej znalazłem. A tu jest jeszcze coś, czego nie było widać. Te będą chyba zdrowe. No, twarde. Trzony. Aha. I w ten sposób wyjęte. Pozwolą na to, żeby urosły kolejne. Staram się, nie zawsze się udaje, ale się staram. To jest moja droga z borowikami. Najlepsza. Tu borowiki w deszczu. Nagrywałem w zeszłym roku, zapraszam na film. Bardzo ładny, sympatyczny. Ale tu będą troszeczkę później. O. Uciekają z tego obiektywu. Staram się pilnować, ale to nie jest proste. Dwójeczka. O, trójeczka. Ładne prawdziwki. Tyle mam. Sporo, sporo było w czerwiach. Mogę powiedzieć, że połowa grzybów. Jeszcze przede mną trochę lasu jest. Będziemy szukać. Z tego największego została tylko czapka. Czerwie dotarły już do praktycznie kapelusza. Ja to poszukałem. I coś jeszcze znalazłem. Ale dobrze. To już. Zostanie w lesie.
Nie mam koncepcji. Będę chyba robił słoiczki z tych małych grzybków. Później. Ale to już jest okaz. Okaz piękny. Trzon średnio, zobaczymy. Niestety grzyb już został zaatakowany przez pleśnie. Trudno, szkoda, bo ładny. Tymczasem w sosnach są sosny, borowiny, trochę trawy. I borowik. Borowik jeden. Pewnie bym go nie znalazł, ale tutaj takie dwa ładne znalazłem. Tam są bliźniaki. Bliźniaki? Nie wiem. Pewnie tak. Opa. Bardzo ładne prawdziweczki. Tu jeszcze są borowiczki. Wróciłem do drogi i przy drodze się znalazły jeden, a tu jest drugi. Nie widziałem grzyba, ale zobaczyłem garb. I pewnie będą bez czerwi, bo dziś niestety z czerwiami jest duży problem. Ślicznie. Tam pójdę. Wiatr ciągle wieje. Przegonił chmury. Na pewno nie będzie padać. A przydałoby się. Ta ściółka dosyć sucha. Dwa. Jest trzeci. Jednego już pojedynczego już nie filmuję. Tylko wtedy, gdy coś ciekawszego się dzieje. Jest tu prawdziwek. Ładnie. Tu jest też to samo podłoże. Mech. Trochę trawy. Ale świetnie. Super, że po kilka borowików. 3, 4, 5, 10 czasami. Poszukamy. Wyglądał jak koźlarz, ale bliżej, tak, przy bliższym poznaniu bardzo zyskuje, dlatego że ma kolegę, a ten kolega to podgrzybek ładny. Śliczny. Ale tylko jeden. Mam kilka prawdziwków ładnych. Właściwie to jest czas tylko na ładne prawdziwki. Tu są dwa. Silna krzywnia bardzo. Ho, ho, ho. To też są dwa. A może nawet trzy. Tu już więcej nie ma. I tu jest jeszcze czwarty. Tak. Ten jest schowany w trawie. Otworzymy. Cztery. Nieźle. Nieźle. Tak to wygląda. A tak wygląda wiaderko. A las tak wygląda. Bardzo dziękuję. Troszeczkę się zmęczyłem, bo ponad 4 godziny i las niestety
nie rozpieszcza. Nie można chodzić drogami, tylko żeby znaleźć coś. Wręcz przeciwnie. I jeszcze kilka kań. Tak, te będę jadł. A borowiki. Pewnie też. Pewnie. Marynata będzie się super. Najładniejsza. Dobrze. Udanej soboty. Miłego popołudnia. Do widzenia.